Chcę Państwu dzisiaj zaprezentować przedmiot o nazwie prześlica stołeczkowa. Był to jeden z podstawowych sprzętów, jakie były wykorzystywane na wsi jeszcze 100 lat temu. Był wykorzystywany do prozaicznej czynności, a mianowicie jako wieszak dla kądzieli, którą tutaj mamy na górze. Może ja ją zdejmę po to, żeby był widoczny sam przedmiot, który jest najważniejszy. Kądziel zaś była po prostu kłębkiem pasemek lnu, konopi, ewentualnie wełny. Prześlicy tego typu używano najczęściej w zestawieniu z tym przedmiotem, który trzymam w ręku, czyli z wrzecionem. I wykorzystywano ją podczas czynności wicia przędzy, która później była z kolei surowcem do wykonywania nici, tkanin, koronek i tym podobnych rzeczy. Może ja tą kądziel odłożę, bo ona jest najmniej ważna w tym wszystkim. W każdym razie proces sam wicia przędzy wyglądał w ten sposób, że ściągano pasemka pojedyncze z tej kądzieli lewą ręką, prawą ręką zwijano je w takim ruchem, jakby się sznurek wykonywano i nawijało się je na wrzeciono. Była to jedna z podstawowych czynności w całym procesie tkackim. Funkcja użytkowa przedmiotu tego była więc bardzo prosta. Można zadać pytanie, skąd w takiej sytuacji taka bogate zdobnictwo tego przedmiotu tkackiego. Dochodzimy do funkcji jego symbolicznej, a mianowicie prześlice stołeczkowe były bardzo często prezentami wręczanymi przez młodzieńców swoim wybrankom. Przyjęcie tego przedmiotu przez dziewczynę oznaczało niejako przyjęcie zalotów kawalera. Rzadziej zdarzały się sytuacje, że prześlice wykonywano na zlecenie rodziców panny młodej i wchodziły one w skład posagu panny młodej. W każdym razie z przedmiotem tym dwie osoby, pan młody i pani młoda, czy też dziewczyna i kawaler, wiązali bardzo duże znaczenie emocjonalne. Już pomijając fakt, że przedmiot ten był używany przez dziewczynę właściwie do końca jej życia i to używany bardzo często, bo wicie przędzy było jedną z podstawowych czynności tkackich, jakie wykonywały kobiety na wsi. W każdym razie w związku z tym właśnie ta dekoracyjna forma tego przedmiotu miała uzasadnienie. Istniała nawet wśród kawalerów, wśród młodzieńców na wsi swojego rodzaju rywalizacja, kto wykona ładniejszą prześlicę, dlatego że dochodzimy do drugiego znaczenia symbolicznego prześlica, mianowicie ona symbolizowała pana młodego. W związku z tym każdy kawaler starał się, aby ten przedmiot, którego symbolizuje, był jak najdokładniej wykonany, żeby było widać jakiś przepych i tym podobne w tym przedmiocie. W związku z tym przykładano się bardzo do wykonania tego przedmiotu. Już z uwagi na to prześlic nigdy nie wykonywano systemem chałupniczym, metodami chałupniczymi, dlatego że po prostu w warunkach domowych nie było możliwe wykonanie tak zdobionego przedmiotu. Jeśli chodzi o same zdobnictwo tego przedmiotu, no prześlica sama stołeczkowa składała się ze stołeczka, bo ona stała w normalnej okolicznościach, stała na podłodze. Najważniejszym przedmiotem prześlicy była laska, czy też ten kij, czy różne były nazwy tej pionowej części. W każdym razie na niej koncentrowała się cała dekoracja najczęściej. Stołeczek był zrobiony stosunkowo rzadko. Już sam kształt tego przedmiotu narzucał pewne rozwiązania dekoracyjne, mianowicie no musiał być to jakiś ornament pasowy, który ciągnął się wzdłuż samego przedmiotu, ponieważ były to najczęściej cztery pola zdobnicze, no bo przekrój tego przedmiotu był kwadratowy, w związku z tym były cztery płaszczyzny do zdobienia. Po to, żeby uniknąć takiej monotonii, no bo gdybyśmy mieli taki 80-90 centymetrowy kij do zdobienia jednym ornamentem, no to po prostu byłoby to trudne do zaakceptowania. W związku z tym dzielono najczęściej powierzchnię prześlicy, tej laski prześlicy na segmenty i w ich ramach stosowano różne rozwiązania dekoracyjne. Cechą charakterystyczną tego przedmiotu było to, że były w nim często używane dwie zupełnie odrębne techniki dekoracyjne, które najczęściej z reguły się wykluczały. Mianowicie była to technika snycerska, czyli rzeźbienie, można powiedzieć w ten sposób, tworzenie jakiegoś ornamentu wklęsło-wypukłego oraz polichromia olejna w tym przypadku. Na terenie Niemiec też występowały te prześlice, z tym, że tam nie stosowano najczęściej polichromii olejnej, stosowano natomiast barwny wosk. W każdym razie tutaj mamy widoczne takie właśnie charakterystyczne połączenie dekoracji snycerskiej z dekoracją olejną, czy też polichromią. No i widzimy motywy, których używano. Motywy były bardzo różne. Najczęściej przeważały charakterystyczne dla kultury ludowej motywy typu
trójkąty, kwadraciki, linie proste, linie łamane. No tutaj widzimy wyjątkowo bogate to zdobnictwo, bo tu są wykorzystane również motywy urbanistyczne, przejęte prawie na pewno z budownictwa albo sakralnego, albo dworskiego. Czasami ten przedmiot po prostu musiano w jakiś sposób podwyższyć, dlatego że ponieważ stał on na podłodze, czasami był dla pewnych osób za niski, w związku z tym wyposażano go w taki krężel, ta część się nazywa krężel, z tym, że ona nie stanowiła integralnej części przęślicy, jednego krężela można było używać do różnych przęślic. Ostatni aspekt symboliczny, powiedziałem, że przęślica symbolizowała Pana Młodego, symbolizowała również jego męskość. A mianowicie, no to jest, można się dopatrywać w kształcie prześlicy jakiejś symboliki falicznej. W każdym razie na to również zwracano uwagę i w związku z tym to też miało wpływ na jakieś takie eksponowanie i kształtów, i ornamentyki tej prześlicy.